Witajcie w nowym filmiku związanym z PowerGPS. -em. Dzisiaj opis paru nowych zadań, które doszły w tych nowszych wersjach, czyli 2.11-2.12. Zobaczymy, co nowego ciekawego się pojawiło, jak można to wykorzystać. Na pierwszy ogień idą możliwości związane z obliczaniem objętości, menu, obliczenia wielkości, miary i objętości. Doszła nowa zakładka, która obejmuje możliwość wyliczenia, jak widzimy, sześciu różnych typów wielkości związanych właśnie z objętościami, czy to takich brył przestrzennych, typu grania stosłów, sześcian cylinder, ostrosłupy oraz masy ziemne. To co ciekawe, wam teraz pokażę to właśnie będą te masy ziemne, w jaki sposób to wykorzystać. Zrobimy to na przykładzie pomiaru objętości tutaj marketu, czy tam centrum handlowego Fokus w zielonej górze. Zrobimy tak. Najpierw włączymy podkłady. Włączymy podkład OpenStreetMap i zlokalizujemy życzony budynek. no tutaj widzimy, że jest już dostępne Nasze kafelki muszą się załadować. Widzimy, że to trochę trwa, ale jednak. Coś, coś konkretnego jest załóżmy że chodzi nam tutaj o ten budynek główny i chcielibyśmy go w ten sposób zmierzyć sprawdzić w jaki sposób można to zrobić no przede wszystkim trzeba zacząć od wektoryzacji czyli stworzyć podkład wektorowy z podkładu rasterowego który tutaj widzimy możemy to zrobić w ten sposób że najpierw umieścimy precyzyjnie punkty i później połączymy w linię albo w poligon możemy też po prostu zrobić coś takiego jak najpierw narysować poligon a później te punkty rozmieścić no, zrobimy tak powiedzmy na szybko tak wstępny tryb rysowanie punkt poligon i ja sobie wstawiam punkty tak w takiej że tak powiem uproszczonej wersji Nie wiem, czy te, ta przebudówka wejdzie. No, jak widać, tak trochę e, koślawo to wyszło, e, ale ja się tym nie przejmuję, dlatego że my sobie to wyrównamy. Przede wszystkim to, co mnie interesuje, to wyłączenie tutaj tego wypełnienia. Ja sobie to na przykład ustawię na chociażby coś takiego, żeby nam, że tak powiem, te kreski nie, nie zasłaniały mm, obiektyw. Będziemy po prostu wy, wyrównywać najlepiej no w trybie rysowania. Włączamy tryprysowania dla punktów. I teraz możemy sobie ten nasz punkt przesunąć i w zależności od tego, jak dokładny mamy podkład rastrowy, możemy go umieścić. Mo możemy skorzystać z lupy menu ustawienia. I tutaj mamy dostosowanie interfejsu. Luneta. Wyłączam. No i mam taką małą lunetkę, która może mi się przydać. Przechodzę na punkty i przesuwam je tak. No, tutaj widzę, że ten punkt jest podświetlony, więc ee, słabo wyraźne granice mi średnie pomagają, więc chyba ta luneta nie jest zbytnio dobrym pomysłem w tym konkretnym przypadku. O, widzę, że dodałem jakiś punkt. Eee, dobra, no nas nie interesuje. Skasuję go sobie. Eee, dlatego no, w tym trybie muszę po prostu uważać żeby klikał te punkty które chcę przesunąć dlatego że w tym trybie mogę je przesuwać i dodać no. ale nie ma problemu no myślę że w kolejnych wersjach tutaj ten moduł translacji i tak dalej zostanie już zakodowany w taki w taki sposób dedykowany na razie rodzimy sobie w, tak żeby ten nasz temat ogarnąć no, no będzie trzeba popracować nad tym żeby ta lupa jednak pokazywała tylko wybrane elementy bo widzimy że podświetlenie punktu zabiera nam niestety miejsce i utrudnia nam orientację no ale nie jest źle ja sobie Ustawię już. No i mamy ładnie określoną powierzchnię w postaci takiej wektorowej. kliknę klik na menu, ustawienia, ustawienie interfejsu, luneta i wyłączę tą lunetę, bo mnie jest teraz potrzebna. I, i w jaki sposób zmierzyć objętość takiego obiektu? No bo tak powierzchnię mamy 2,5 hektara, obwód też. W jaki sposób zrobić objętość, czy tak mówią, masę ziemną tego? Tego całego obiektu. No cóż, menu, obliczenia, wielkości, miary, objętości, masy ziemne. No i tutaj y, byśmy musieli wskazać poszczególne punkty, które wchodzą w skład tego obiektu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Klikamy raz jeszcze, żeby zakończyć. No i pozostaje wysokość. No niestety nie mam, że tak powiem. Pod ręką tej wysokości, więc co tam? Mogłem sobie tą informację albo mm, zgadnąć, albo założyć. No, załóżmy, że cały obiekt ma 10 metrów. Tak, strzelam, bo powinienem tą informację wziąć, no, ale nie mam jej teraz. Po wprowadzeniu wysokości mamy automatycznie obliczoną objętość w metrach sześciennych. Jakbyśmy chcieli wyliczyć w innych jednostkach, w litrach, no to byłoby jeszcze więcej na no nie, ale taka możliwość jest tutaj dostępna. Możecie sobie na bieżąco to przełączać i po wprowadzeniu ja sobie na przykład zaakceptuję. Tak? Powiedzmy, gdzieś tam pójdę, potem zmierzę tam tą wysokość i się okazało, że jest inna. No to co menu, lista zadań, objętości i wprowadzam sobie inną, na przykład 8. OK. Jest objętość inna wyliczona, OK. W menu, lista zadań, też się tutaj zmieniło, więc y, ja mogę w ten sposób pracować. Mogę też sobie po prostu zmienić, tak? Y, przejść do zadania, FN i na przykład, o to widzę, że mamy jeszcze opcję statystyka, możemy się też z tym zapoznać, możemy E, zmienić nazwę zadania i na przykład ja sobie nazwę zadanie Focus, no nie? Żeby mieć informację, jak to się nazywa, e, kliknę OK. Menu, lista zadań, mamy obliczenie objętości Fokus, no jest zadanie e, zapisane, możecie z tego korzystać e, w przysz na przyszłość. Powierzchnię, którą wy, wyrysowaliśmy, możemy wyeksportować na przykład do DXFA, nie ma problemu. Tu akurat pracowałem na przestrzeni roboczej, ja mogę to nazwać Focus, na przykład Focus i akceptuję. No i FlickDexet zostanie wyeksportowany, więc tutaj yy, możliwości są całkiem niezłe. Widzę, że nam się yy, lupa nie wyłączyła. No i to tak właśnie jest na niektórych telefonach z Androidem 6. Zdarza się, że on na opcję inaczej reaguje. Dlatego też to będziemy robić. W zasadzie już nad tym pracujemy od jakiegoś czasu, żeby całkowicie zastąpić interfejs tego typu interfejsem klasycznym dla obecnego PowerGPSa, a czyli takimi, taką stylistyką stalowo-szarą, czy jakby to tam było, można było nazwać. W każdym razie to na pewno jest wprowadzone. Co jeszcze nowego się pojawiło? Menu, obliczenia wielkości miary. No tutaj mamy na przykład kąt pionowy. No to coś, co może Wam pomóc w obliczeniach. Powiedzmy, mamy jakąś odległość typu 5 metrów tutaj. Odległość D typu, powiedzmy, 4 metry. Wysokość H. No i tu już ogólnie mamy obliczoną, obliczony kąt pionowy. Jakbym na przykład sobie ustalił jakąś wartość. Na przykład skasował tę. No, zadanie niezdefiniowane, no bo wiadomo. S i H. No, więc no tutaj jest możliwe, że właśnie nie wprowadziłem wartości, która by, że tak powiem, była matematycznie zgodna. Widać, że możemy jedną albo drugą wykorzystać do obliczeń. Taki mały kalkulator. Menu, obliczenia, wielkości, miary. Co jeszcze jest? Pola powierzchni, pole i promień okręgu. To też jest nowa sprawa, która doszła. Załóżmy, że chcielibyśmy określić pole właśnie powierzchni bazującej na trzech punktach, takiej powierzchni kolistej, no nie? No to moglibyśmy tutaj gdzieś na przykład na mapie coś takiego. No, mamy jakiś obiekt tutaj w parku, chcielibyśmy zmierzyć jego powierzchnię. W jaki sposób to zrobić? Ja bym po prostu narysował trzy punkty, które są. Położone właśnie na. No, Przesunął je jakoś tak w ten sposób, żeby były równo. No, oczywiście, to jest, to jest metoda graficzna, więc idealnie nigdy nie trafię, ale y, jakieś przybliżenie mogę uzyskać. Menu, obliczenia wielkości miary, a powierzchni, polej promieniokręgu. Przechodzę do mapy. Raz, dwa, trzy. Y, środek wliczył. Y, mamy, że tak powiem, wprowadzoną te. Tą, tą całą powierzchnię, formularz i powierzchnia 0,02 hektara. No, może zaprezentujemy ją w arach 2 i około 2,5 ar, arów. I promień jest, obwód jest, wszystko obliczone, nie nie ma problemu. Okay. No i w ten sposób możemy działać. Załóżmy, że jednak ja bym na przykład coś zmienił. Powiedzmy, przesunął sobie punkt. Zakończ. W jaki sposób nasze zadanie będzie wyglądało? Menu, listę zadań. Obliczenie parametrów okręgu i tutaj widzimy, że nasz okręg się przesunął. Dlaczego? Dlatego, że dostosował się do zmiany punktu. Nie musieliście nic zmieniać w zadaniu, po prostu wystarczy je wywołać, i już widzicie, że zmiany są tutaj jak najbardziej wprowadzone. I to sprawia, że PowerGPS jest bardzo wygodny w przypadku różnych zadań, przy których dane mogą się w jakimś pewnym stopniu zmieniać, trzeba się do tego dostosować i sprawdzić. Tutaj nie ma problemów, jeśli byście chcieli na przykład to archiwizować, bo możecie po prostu dodawać nowe zadanie, nowe punkty na nowych zbiorach i problemu nie będzie, więc warto z tego korzystać. Co jeszcze się zmieniło w obliczeniach, bo wielkości miary już przerobiliśmy, no są te objętości, na przykład objętość cylindra. Mierzymy jakiś obiekt sferyczny, chcielibyśmy zobaczyć, jaką ma objętość. Załóżmy, ma 15 metrów średnicy, 8 metrów wysokości. Możemy zobaczyć, że powierzchnia podstawy wynosi tyle. Mogę sobie zmienić na metry kwadratowe. Nie ma problemu. Objętość też mogę sobie w litrach ustawić. Kliknę, żebyście zobaczyli, jakie są elementy do wyboru. A w przypadku powierzchni, no, wiadomo, trzy. I dzięki temu możecie sobie też poradzić i na szybko pewne elementy obliczyć. Więc. Tutaj w zakresie objętości też pewnie w przyszłych wersjach coś dojdzie. Na razie macie kilka takich nowych zadań, które Wam pozwolą obliczyć kubatury jakichś takich obiektów, które mierzycie lub które musicie zmierzyć. Bo obojętnie, czy mierzycie coś, co wystaje z, z ponad ziemi, czy jest pod, pod ziemią i, i chcecie to pomierzyć, tutaj macie możliwość. No i to w zakresie takich miar byłoby na tyle, co jeszcze możemy zobaczyć. Cięcie i offsety. Tutaj też się zmieniło. Mamy e, trzy zakładki zamiast jednej strony. W no, zasadzie jednej strony plus y, te offsety związane z y, Hansenem, bo kiedyś było tak, że były zadania jednopunktowe i dwupunktowe. Te dwupunktowe raczej nie były wykorzystywane, były na innej stronie. Teraz mamy trzy zakładki ładnie z, y, złożone. E, I co? No i dopóki tych zadań, że tak powiem, nie wypełnią nam tutaj tych pustych pól, to będziemy je dokładać, a jeśli nie, to wymyślimy jeszcze coś nowego. Dlatego, że PAG GPS się rozwija i ciągle coś nowego dochodzi. No tutaj mamy zadanie, na przykład środek okręgu możemy wyznaczyć. Podobnie jak w przypadku pola powierzchni, na trzech punktach możemy obliczyć pole i promień. Tutaj możemy ustalić po prostu położenie punktu środkowego, więc też możemy wykorzystać to do ustalenia położenia punktu i na przykład wytyczenia go albo gdzieś tam włożenia na mapę. W przypadku kątowych, no tutaj za bardzo się nie zmieniło. Tam jedną z naszych rzeczy jest domiar kątowy, który był dodany w jednych z ostatnich wersjach, ale tu jak najbardziej jest, raczej mo można by powiedzieć klasycznie. Natomiast w przypadku inne dos doszło nowe wcięcia liniowe, radialne. Jest to wcięcie, które pozwala na przykład zmierzyć od położenie y centrum, też jakby oś obiektu radialnego, czy to będzie słup, y czy to będzie. Jakiś większy budynek w kształcie, powiedzmy cylindra, tak, który ma podstawę bazującą na okręgu. Tutaj możecie coś takiego wyliczyć, ustalić. To nie jest nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Mamy nowe zadania, podobne do tych, ale i jeszcze są testowane. Dlatego też możecie z tego korzystać w filmie instruktorzowym PowerGPS-a numerem IPG-15 pomiarów setowy, Znajdziecie przykład pomiaru z wykorzystaniem wcięcia liniowego radialnego no tu akurat z tego co planowaliśmy to jest element modułu ekstra bo to jest też takie ekstra zadanie bo zazwyczaj wiadomo podstawy typu wcięcia liniowe jak najbardziej w takich podstawowych wersjach pro są dostępne to jest coś dodatkowego jeszcze w przyszłości coś dodatkowego dojdzie więc tutaj możecie spokojnie liczyć na to że coś nowego się pojawi no i ja mogę sobie anulować to w każdym razie jest tak no widzicie jest bardzo, bardzo prosto wywołać tego typu obliczenia. Możecie z nich korzystać, możecie zgłaszać własne zapotrzebowanie na zadania, dlatego że menu tutaj przejdę do obliczeń objętości, powiedzmy, te masy ziemne i tak dalej. To te elementy też były zgłaszane przez użytkowników. też miałem zapytanie, kiedy będą te masy ziemne, więc no, jak widzicie, już są. No i to sprawia, że możecie po prostu wziąć Power GPS-a w teren, zrobić pomiary i mieć już podstawowe dane, które będziecie mogli wykorzystać w swojej pracy albo w swoich, że tak powiem, zadaniach, obojętnie czy jakichś pracowych czy hobbystycznych. Możecie z tego korzystać i mieć po prostu dostęp do szybszych, bardziej intuicyjnych danych. A jak uważacie, że jeszcze coś powinno tutaj dojść, śmiało piszcie, mailujcie, nie zostawiamy. Waszych sugestii samym sobie. Zapisujemy to, jak przychodzi pora, realizujemy i dokładamy do programu. Ja dziękuję za uwagę, bo jednak się trochę rozgadałem. Zapraszam do oglądania kanału Skyraster TV i właśnie tych filmików związanych z par GPS-em. Dziękuję, cześć.